przygotuję sobie, zobaczycie jak przygotuję otwór okienny przed montażem okien na tak zwanych ciepłych parapetach. To jest akurat tak w połowie zrobione, to jest duża witryna. Zaczynamy od wiatroizolacja, w moim przypadku membrana zostaje wywinięta do środka. Trochę tu jest membrana zmasakrowana, bo wcześniej to był inny pomysł na rolety. W sensie miały być żaluzje fasadowe, tu była wnęka zostawiona. Teraz jest to uzupełnione, jest dobita łata. Oczywiście dopełnione jest to wełną, żeby dodatkowo nie zostawiać pustej przestrzeni. No i takie trochę kombinowanie. I to jest oszcza z Brico Marche. Niech diabli wezmą. Obej.
norweski piwek, taśma właśnie do wiatroizolacji. Jakby to moja mamuśka powiedziała, trzy mnie jak diabeł organistę. Tu oczywiście będą dobite potem łaty, kontrłaty, płyta, no i na to elewacja pójdzie. Tu później po montażu okna przyjdzie listwa, także nie ma jakiegoś ryzyka, że ta taśma się gdzieś tam odklei. Okej. Była strona zewnętrzna. Tu już mam zaczęty, to jest taki fartuszek tylko z paroizolacji. Dlaczego tak? Zaraz wytłumaczę. Tu już jest na całości. Do góry, wystarczy dokończyć, zaraz zrobimy drugą stronę. Ktoś się może gdzieś tam czepiać, że dużo skrzywek, ale one w niczym nie będą przeszkadzały. Chyba, że będą wyłazić. Tak.
jak zwykle pieprzyłem młotek. Okej. I teraz czemu tak i co to nam daje? Już tłumaczę i objaśniam.
dół okna, dlatego nie jest folia na całości, tylko do pewnego momentu, ponieważ parapet, ciepły parapet jest klejany. Oczywiście ciężar okna go trzymie, ale jest klejany i chcę, żeby ten klej trzymał do drewna, a nie do folii tylko. To są te ciepłe parapety. On jest klejany na klej montażowy. Na tym leży okno. Dlatego folia mi jest potrzebna, aby później po włożeniu izolacji, robiąc paroizolację, było się do czego przykleić. To jest zasada taka sama jak przy oknach dachowych. Po prostu robię sobie taki fartuch, do którego później oczywiście te szybki oderwę, pójdzie folia już na całości i na taśmę dwustronną ta będzie wywinięta na zewnątrz, dodatkowo taśma systemowa. Wtedy mamy szczelne, tak? Wiadomo, jedna, dwie skrzywki gdzieś tam jak są, się nic nie stanie. Tu folia przyjdzie do tej, do krawędzi powiedzmy tej, taśma. Czyli skrzywki zostaną pod następną folią. Bok okna, bo tu już widać na oknie. Bok okna folia wychodzi aż dotąd, dlatego żeby potem można było taśmę systemową wkleić. Taśma systemowa, paroszczelna. I w tym momencie mamy całe ościeże okna jakby uszczelnione. Następna folia przejdzie z tej strony. Góra okna dlatego nie jest do końca, ponieważ tu akurat nie są zrobione, ale tutaj również będzie taśma wklejona i wywinięta na nadproże. Czyli też po zapiankowaniu oczywiście, czyli też w 100% szczelne połączenie. Taki miałem pomysł na to, tak sobie to robię. Myślę, że nie jest źle. I tak to właśnie wygląda. Zostały mi dwa okna do obrobienia. No i czekam na pomoc szwagra, aby resztę okien wstawić. Myślę, że będzie ok. No i bałagan muszę posprzątać, ale to chyba sobie zostawię na niedzielę. Ciepły parapet, wszystko jedno, jaki stropian wezmę. Może być ten, aczkolwiek będzie frezowany, później wam pokażę. Ciepły parapet na tą chwilę wystaje za dużo. Docelowo będzie styropian tak. I on będzie po prostu obcięty na równo ze styropianem. Na to pójdzie granitowy parapet. Tu jest wystarczająco dużo podparcia. Zresztą można tak naprawdę jeszcze jakąś łatę przykręcić, ale tu jest wystarczająco dużo podparcia i na takiej długości marmur na tyle dociąży i uszczywni, że tu się nic nie stanie. Nikt zresztą na tym stawał nie będzie. No i tyle. A tam gdzie deska elewacyjna, no to po prostu będzie deska elewacyjna i dokładnie tak samo. Będzie wystawiona o tyle, o ile styropian i dokładnie tak samo to będzie zrobione. Także, że tak jest plan. Tutaj po wyklejeniu taśmy, ach, się przewiławiło, trzeba będzie podkleić. Tutaj po wyklejeniu taśmy, a czemu się przewiławiło? Dziwne. No nieważne, podkleimy. Tu po wyklejeniu taśmy będzie dobita łata, żeby zlicować prowadnice, rolety z płytą. No i na to styropian przyjdzie dokładnie w taki sposób. Tak. I to będzie, tyle będzie w zasadzie widać prowadnicy. A jakbym się bardzo uparł, to można to zrobić nawet na zero. Ale raczej będzie tak do połowy. Tak będzie po prostu zrobione.
gdzie dalej ściana jest wentylowana i tu akurat styropian w połączeniu z domem śrubowym jest jedynie nośnikiem elewacji, żadnym innym. Oczywiście na pewno komentarze się pojawią, że są Tejko Protek i inne cuda dzwonki. Ja wybrałem taką metodę i tyle. Tak naprawdę tu, gdybym nic nie zrobił, to pewnie by się nic nie stało, ale wolę tą łatę dobić, żeby ten strop w tym miejscu można było przykręcić, żeby tu przy narożniku było szczypne.